Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Omen i mam dla was troszkę więcej informacji odnośnie Hatred. Moi drodzy, pojawiła się dosłownie kilkanaście minut temu informacja o tym, że mamy dokładną datę premiery, także jeśli ktoś na Hatreda czekał, to nie musi, raczej musi czekać dłużej, ale wie do kiedy. Otóż Hatred pojawi się w dniu, nie uwierzycie, w dniu dziecka, 1 czerwca 2015. Hatred będzie mieć swoją premierę. Także ci, którzy na tę grę czekali, mają okazję, będą mieli okazję pograć już za miesiąc. Ci, którzy na tę grę bardzo nie chcą jej widzieć, to już za miesiąc niestety będą musieli zacząć działać, żeby w jakiś sposób tę grę, no nie wiem, przekonać innych, żeby w nią nie grali. Ja, tak jak wam mówiłem, na tę grę czekam, szczególnie, że jest to polska produkcja. Jestem ciekaw, co ze sobą niesie. Przy okazji, że jest data premiery, to również pojawił się nowy filmik, który zaraz oczywiście sobie obejrzycie w moim filmie. Grafika, którą widzicie obok mnie, a czyli tak wokół mnie, jest to po prostu screen zrobiony z tego filmu. Film po raz pierwszy ujawnia tak dużo gameplaya, to nie są jakieś renderowane scenki, to jest po prostu gameplay żywcem wyjęty z gry, nawet widać tam celownik, tak naprawdę interfejs jest bardzo, powiem szczerze, ubogi, tam jest dosłownie tylko kwestia chyba celownika i może jakieś delikatne menu, ale jest ono ukryte na pewno w czasie filmu. Także tutaj chodzi typowo o rozwałkę, naprawdę film jest mocny, brutalny i taki jak cały Hatred. Jeszcze tutaj taki w sumie uśmiech albo oczko od producentów, napisali, że planowali w sumie wydać grę, już szukam tej informacji, sekundkę, o jest, planowali wydać 19 maja, czyli już za około 3 tygodnie, ale wtedy, jak sami przyznają, będą mocno grać w Wiedźmina 3, więc żeby jakby sobie nie uprzykrzać życia, żeby w momencie wydania Wiedźmina zamieszczę grę doszlifowywać, dają sobie dodatkowe 2 tygodnie, dzięki którym premiera Wiedźmina jest swoją drogą, a Hatred będzie swoją drogą. Także co tu jeszcze o informacjach, również dostaniecie w opisie filmu będzie link do, jak zwykle, link do zamówienia przedpremierowego. Zamówienia są tylko do 28 maja. Zaraz sobie właśnie zweryfikuję datę swoich urodzin. Zobaczymy, co na tej stronie piszą. 16,66 euro za grę i 36,66 euro za grę plus koszulkę. I jeśli ktoś zamówi, to dostanie zamówi przed premierą, może dostać przy okazji oryginalny soundtrack z gry. Cóż jeszcze? Gra zostanie wydana w kilku wersjach językowych: polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim oraz portugalskim. Także wiele różnych języków. I cóż my tutaj jeszcze mamy? W sumie nic, także nie przedłużam. 1 czerwca premiera Hatreda. Ja oczywiście tutaj będę bardzo walczyć, bardzo będę cisnąć o to, żeby móc w tę grę zagrać, pokazać wam ją ewentualnie przed premierą. Od razu mówię, jeśli grę dostanę w swoje łapki, pomysł na jakby filmy z tej serii mam prosty. Nie będę tej gry komentować, po prostu będę robić taki film typowo no comment, without comment, czy jak to się po angielsku mówi. Po prostu będę grać w grę i zapis tej gry zobaczycie na YouTubie, taki żywy, bez jakby komentarza, opinii. Po prostu tak sobie pomyślałem, że Hatred, jeśli mówię, wpadnie w moje rączki, to będzie wyglądać to po mojej stronie. Także nie przedłużam. Mamy miesiąc do premiery Hatreda, więc myślę, że ci, którzy na tę grę czekali, to teraz już wiecie kiedy i teraz tylko pozostaje nam wytrzymać po prostu do dnia dziecka, a w dniu dziecka cieszyć się z Hatreda. Także nie przedłużam, zapraszam was na filmik, który pokazuje bardzo duży fragment i bardzo dużo gameplaya. Także do 1 czerwca. Nothing can stop my hatred. You cannot kill what breeds within you. Nothing can stop me. A fearless, remorseless genocide machine.